czym żyje szkoła? Jak wspierać wszystkich uczniów i uczennice? Jak budować dobre relacje w szkole? Jak być uważnym na swoje potrzeby? Jak pracować łatwiej i skuteczniej? Dołącz do Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wspólnie tworzymy szkoły możliwości. Wkrótce będziemy zaczynać, ale poczekamy jeszcze minutę lub dwie na te osoby, które wciąż do nas dołączają, ale zachęcamy, żeby w tym momencie pisać na czacie, przywitać się, dać znać, skąd jesteście, z jakiej szkoły, z jakiej miejscowości i wkrótce rozpoczniemy. Powiem do osób do nas dołączających, że czekamy jeszcze minutę, dwie minuty i wkrótce rozpoczniemy. Dobrze, jest już godzina 18:02, więc myślę, że to jest dobry moment, żeby już faktycznie nasze webinarium rozpocząć. Zatem witam Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie. Bardzo się cieszymy, że się Państwo tutaj pojawili i chcą z nami spędzić chwilę tego wtorkowego popołudnia. Na naszym webinarium Moc Motywacji Naładuj Samorząd Uczniowski Nową Energią. Jest to webinarium organizowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach naszego programu Szkoła Demokracji i jest finansowane i wspierane przez naszego sponsora International Rescue Committee, który zresztą nie tylko wsparł to wydarzenie, ale też cały cykl w poprzednim roku szkolnym. To webinarium jest tak naprawdę w pewien sposób zwieńczeniem tego cyklu, no ale oczywiście jest także nowym otwarciem w tym nowym roku szkolnym i takim momentem, żeby naładować się wzajemnie właśnie nową energią i później tą energią także dzielić się z uczniami i uczennicami. Ja nazywam się Michał Mazur, jestem koordynatorem w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Niedawno dołączyłem właśnie do wspaniałego zespołu Szkoły Demokracji, z czego się bardzo cieszę, ale spokojnie, są ze mną też na szczęście dla mnie, na szczęście dla Państwa, doświadczone już w Szkole Demokracji koordynatorki, czyli Magda Jedziniak i Monika Prus, które także będziecie mogli Państwo dzisiaj zobaczyć i usłyszeć w takich bardziej merytorycznych częściach. No a ja, jak widać, jestem tutaj takim bardziej wodzirejem, konferencjerem. A także są z nami nasze prelegentki, które wkrótce przedstawię, ale w tym momencie właśnie przejdę do planu naszego webinaru. Ponieważ zaczniemy od tego, że powiemy Państwu pokrótce o naszej wizji samorządu uczniowskiego i o tym, jak właśnie w ramach Szkoły Demokracji widzimy ten skuteczny i dobrze działający samorząd, a później pokażemy także taki krótki filmik z uczniami i uczennicami, którzy opowiadają o swojej motywacji, bo chcemy także tą ich perspektywę właśnie, chcemy, żeby ta perspektywa uczniów i uczennic także wybrzmiała na tym webinarze, a później właśnie będziemy mogli usłyszeć nasze prelegentki, czyli Małgorzatę Ostrowską, która opowie nam troszeczkę o autodeterminacji, o tym, jak wspierać, jak wyciągać uczniów, uczennic, wyciągać to jest może złe słowo, ale sprawiać, żeby odnajdywali właśnie tą motywację w sobie. A później czeka nas także rozmowa, którą poprowadzi Monika z mentorką, która wspomagała nas w poprzedniej edycji Szkoły Demokracji, czyli Klaudią Warszyk-Lubaś. I właśnie będzie to rozmowa o tym, jak w praktyce
Klaudia jako mentorka widziała tą motywację uczniów i uczennic i to, jak także nauczyciele tą motywację pomagali budować. A na końcu zrobimy troszeczkę autoreklamę, czyli zachęcimy Państwa do nowej edycji projektu Szkoła Demokracji. No a na końcu oczywiście też będzie czas na krótkie podsumowanie i takie Q&A, więc jeżeli będą mieli Państwo pytania, to zachęcamy, żeby zadawać je na czacie. Postaramy się je obserwować. Na niektóre pewnie uda nam się odpowiadać na bieżąco, na niektóre odpowiemy właśnie w tej części końcowej. Tak jest, to jest nasz plan i zaczynamy. I w tym momencie oddaję głos Magdzie, która opowie nam właśnie o naszej wizji samorządu uczniowskiego. Dzień dobry, to jeszcze raz się przedstawię. Magda, tak jak Michał powiedział, właśnie z Moniką i z Michałem prowadzimy projekty w Szkole Demokracji i zanim bardzo się w ogóle cieszę, że możemy tutaj spotkać się wspólnie, i zanim właśnie przejdziemy do tego głównego wątku, chcielibyśmy przedstawić, pewnie niektórym też przypomnieć, naszą wizję samorządu uczniowskiego. Jak wiadomo, samorząd uczniowski to wszyscy uczniowie i wszystkie uczennice w szkole czy tam w danej placówce. I nie są to, nie tylko to jest grupa elitarna, często kojarzy się właśnie ten samorząd uczniowski z jakąś tam wybraną elitarną grupą. Dlatego my często podkreślamy, że to są wszyscy uczniowie i wszystkie uczennice i zachęcamy też do rozmowy na ten temat z nauczycielami, bo jak się okazuje, no wielu uczniów niestety o tym nie wie albo o tym zapomina. I samorząd uczniowski jako taki, czyli wszyscy uczniowie i uczennice, powinien zapewnić każdemu możliwość współdecydowania w ważnych dla nich sprawach, które dotyczą ich bezpośrednio, czyli tego, jak funkcjonuje szkoła, co się w niej wydarza, co się w niej dzieje. I zapewnia, znaczy skuteczny samorząd uczniowski, naszym zdaniem, może to czynić, zapewniając głos każdemu uczniowi i każdej uczennicy. To znaczy każdy właśnie z tych uczniów i uczennic może się wypowiedzieć na ważny dla niego temat. Przy czym, co jest bardzo ważne, ten głos jest słyszany i brany pod uwagę. Więc jakby każdy głos ucznia się liczy. Przy czym też to, co jest ważne, nie zależy to, tak, bierzemy pod uwagę każdego ucznia, czyli niezależnie od tego, jaką on ma pozycję w szkole, jakie ma oceny, jaką ma narodowość. W ten sposób budujemy taką przynależność też do środowiska szkolnego. I jeśli chodzi o podejmowanie kolejnym takim elementem wyznaczającym dobry samorząd uczniowski, to są działania, które są podejmowane przez ten samorząd. I nie chodzi tutaj nam o to, żeby to były działania ograniczające się do organizacji jakichś tam okolicznościowych imprez, dyskotek, czy nawet akcji charytatywnych. Chodzi o to, żeby on obejmował właśnie całokształt życia szkolnego. Czyli no nie chodzi nam tutaj absolutnie o ingerowanie w podstawę programową, ale o to, jak wyglądają, jak, w jaki sposób są na przykład prowadzone lekcje, jak są przeprowadzane sprawdziany, jak są oceniani uczniowie. I co ważne jeszcze, też jak ta szkoła wygląda, do której oni chodzą i czy dobrze się w tej szkole, w tym miejscu czują. Dobry, taki skuteczny samorząd uczniowski
bierze pod uwagę potrzeby wszystkich uczniów i uczennic, czyli realizuje działania, które są właśnie związane z tymi, które są odpowiedzią na te ich potrzeby. Dzięki temu też mamy zapewnioną większe zaangażowanie, zainteresowanie uczniami tym, co się dzieje w szkole. Jakie korzyści z tego płyną? Przede wszystkim samorząd uczniowski staje się taką demokratyczną instytucją, w której uczniowie współdecydują o tych sprawach, które dotyczą ich bezpośrednio, które są dla nich ważne. I dzięki takiemu samorządowi mają oni, czyli ci uczniowie, taki realny wpływ na to, co dzieje się w szkole. Te wszystkie akcje, w których biorą udział, też zwiększają ich różne kompetencje społeczne i obywatelskie i pozwalają też właśnie na tworzenie takiego miejsca, w którym uczniowie dobrze się czują, do którego chętnie wracają i w którym chętnie się angażują. Tak pokrótce wygląda nasza wizja samorządu uczniowskiego, do której pewnie jeszcze wrócimy pod koniec naszego wystąpienia. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Magda. A my teraz będziemy powoli przechodzić do, powiedzmy, tego głównego punktu naszego programu, czyli właśnie do tematu motywacji, no choć on oczywiście jest ważny także w kontekście tej samorządności, o której mówiła Magda, ponieważ po pierwsze ta samorządność, o której mówiła Magda, ona pozwala odnajdować i wydobywać i wzmacniać tą siłę motywacji wśród uczniów i uczennic, no ale z drugiej strony też, żeby taki skuteczny, dobry i bogato działający samorząd uczniowski tworzyć, no to na początku tej motywacji też potrzebujemy, żeby faktycznie te nasze wizje realizować. I o tych aspektach będziemy dzisiaj rozmawiać. Zresztą temat motywacji to jest rzecz, którą często my jako Centrum Edukacji Obywatelskiej dostajemy w takiej informacji zwrotnej od nauczycieli, że jest dla nich bardzo ważnym tematem, że dla Państwa jest bardzo ważnym tematem. I zarówno tutaj mówimy o tej motywacji Państwa, nauczycieli i nauczycielek, ponieważ jak wiemy, nauczycielstwo potrafi być bardzo satysfakcjonującą pracą, ale też czasami bardzo ciężko, obciążająco z wieloma zadaniami i czasami trudno, bywają kryzysy, prawda, tej motywacji. Więc mamy nadzieję, że te materiały, które dzisiaj się pojawią, także no, będą mogli Państwo sobie dzięki nim pozwolić na taką autorefleksję i pomyśleć o tej motywacji na własnym przykładzie. No choć oczywiście tym głównym tematem będzie motywacja związana z osobami uczniowskimi i to na tym aspekcie się dzisiaj głównie skupimy. No i to też jest taki element, który przez Państwa jest często wskazywany, że czasami z tą motywacją bywa różnie, przynajmniej właśnie z perspektywy próby włączania uczniów i uczennic w takie działania szkolne, ale pozaobowiązkowe, choć my tutaj możemy pochwalić się tym, że jeśli chodzi o szkołę demokracji, to dostajemy taki feedback od osób uczestniczących w projektach, praktycznie takie dobrze przygotowane projekty, które także pozwalają na autonomię uczniom i uczennicom, sprawiają, że faktycznie tę motywację uczniów jednak da się odkryć. Ale cóż, co ja będę mówił o tym, co uczniowie i uczennice myślą. Właśnie mieliśmy okazję kilka dni temu spotkać się z kilkoma uczniami i uczennicami, żeby zapytać ich o zdanie. Niestety tutaj z powodów technicznych nie mogliśmy ich zaprosić, dlatego zrobiliśmy to w formie nagrania, które zaraz tutaj Państwu postaram się zaprezentować. Proszę tylko o sekundkę technicznych zmian.
Będzie to nagranie, jak to z nagraniami bywa, nagrywaliśmy je na Zoomie, na spotkaniu online, więc ta jakość nie zawsze jest idealna, ale mamy nadzieję, że jednak będzie wszystko zrozumiałe i wszystko Państwo dostrzegą, co jest w tym nagraniu ważne, co mówią uczniowie. I gdyby były jakieś problemy techniczne, gdyby ten film odtwarzał się nieprawidłowo, to także my będziemy po webinarium wysyłać ten filmik, więc będą mieli Państwo możliwość jeszcze raz się z nim zapoznać, no ale mam nadzieję, że takich problemów technicznych jednak nie będzie. I zachęcamy tak teraz do obejrzenia. Nazywam się Blanka. Jestem Bartek. Ja jestem Wiktoria. Ja jestem Julka. Zosia. Jestem Wiktor. Przekonała mnie opiekunka naszego samorządu. Moi rodzice też trochę na pewno pomogli. I postanowiłam się zgłosić, troszkę nie wiedząc, jak to może wyjść. Z częścią samorządu wziąłam udział w projekcie Szkoły Demokracji. Z ciekawości, jak to będzie wyglądać. I to tak naprawdę zaczęło się dosyć niepozornie, bo z kolegą poszliśmy na spotkanie grupy szydełkowej, wolontariatu, tak stwierdzając, że a zobaczymy, może nauczymy się szydełkować, będzie śmiesznie. I idąc na to spotkanie, w sumie nie spodziewałem się, że dojdę dosyć daleko tak naprawdę, bo tak od jednego spotkania później weszliśmy w jakąś akcję z tym kolegą, koordynując to wszystko i tak później od akcji do akcji zostałem jakoś zauważony. Moja historia z udzielaniem się w szkole zaczęła się od chóru szkolnego. Później, jak Zosia wspominała, była taka debata międzyszkolna u nas w szkole, gdzie właśnie ja, Zosia, Julka brałyśmy udział. I po debacie właśnie padły te słowa, czy chcecie dołączyć do EPAS-u. I wszyscy się zgodziliśmy jednogłośnie. I od tego momentu zaczęliśmy dość intensywnie działać na przestrzeni 2 miesięcy. Więc to dało mi taką radość i poczucie, że zostawiam po sobie jakiś ślad. Wiele takich małych wydarzeń, które się wydawały dość niepozorne, które były takie na zasadzie właśnie uciec z lekcji, zapisać się na coś dodatkowo, bo nam się nudzi, bo nie mamy czasu po lekcjach, dało nam drogę i otworzyło drzwi na bardzo dużo nowych możliwości. Samorząd tak podglądałem, co, jak działa i jak funkcjonuje w naszej szkole. I się właśnie zastanowiłem, czy może to by było dla mnie coś. No i swoją kandydaturę rozpocząłem właśnie rok temu i potraktowałem to jako taką lekcje, czyli chciałem sprawdzić, czy jest to coś dla mnie, czy odnajdę się tam. No i jak widać, to jest wspaniała przygoda. Otwiera to dużo szans na przyszłość. Właśnie taka ambicja i też duże poczucie odpowiedzialności. Ja czuję ogromną satysfakcję, jak spełnię jakieś zadanie, albo jak jakaś akcja będzie cieszyła większą ilość osób. Pracujemy w takiej super grupie osób, które nawzajem się motywują i przez to działanie, takie napędzanie się możemy osiągać więcej, więc ta motywacja przychodzi samoistnie i jest taka równorzędna ze spełnianiem danych działań właśnie w naszej szkole. Efekty, które sami widzimy na co dzień po każdej akcji, przede wszystkim też atmosferę, no to ile osób się poznaje, bo no, ponieważ jest przy tym dużo śmiechu, zabawy, mamy wiele naprawdę fajnych wspomnień właśnie z szykowania samych akcji. Największą satysfakcją z tego wszystkiego jest chyba patrzenie, kiedy te małe, czasami nawet trochę śmieszne, trochę głupkowate pomysły po prostu dostają życia, dostają tej naszej energii i to daje taki odskok od tej szkolnej rutyny i taką wewnętrzną radość, że mogło się coś zrobić, że się pomogło w jakiś mały sposób, poprawiło się komuś dzień. Taka swoboda z rozmawianiem właśnie z osobami starszymi, no wyższej też na stanowiskach, jak pani dyrektor, że wcale to nie musi być takie stresujące i to też bardzo procentuje w takich, w różnych sytuacjach. Pomogło mi to zwalczać stres, bo jak szedłem do liceum, to no to bardzo się stresowałem błahymi bardzo rzeczami i byłem, uważam, że dosyć zamkniętą osobą. A wchodząc w ten samorząd, wchodząc w te nowe rzeczy, naprawdę tak otworzyło mnie to, że mogę coś zrobić, będzie z tego naprawdę fun, ale też taka odskocznia od tej codzienności szkolnej. Podaje mi
pole do rozwoju w takim sensie, że się nauczyłam rzeczy, których nigdy bym się nie nauczyła prawdopodobnie, gdyby nie należenie do chóru, czy do wolontariatu, czy do EPAS-u. Są to rzeczy, których się nie nauczę nigdy w szkole. Na zasadzie nie nauczę się tego na matematyce, nie nauczę się tego na polskim, ale nauczę się to pracując z innymi i tworząc różne rzeczy. Jednym z najgorszych takich demotywujących elementów jest brak takiego wsparcia, można by powiedzieć, albo aprobaty. Bo jak na przykład ja oraz inne osoby dajemy z siebie 100%, zostajemy dłużej w szkole, również w domu część rzeczy robimy, szykujemy się, planujemy i nagle znajdą się osoby, które nie zaangażowały się w dane działanie tak jak my, no i bardzo często przez to akcje po prostu nie wychodzą, bądź nie są tak, jak byśmy sobie to wymarzyli. Dla mnie demotywujące jest to, kiedy nie współpracujemy ze sobą tak, jakbyśmy chcieli. Jeżeli mamy na przykład utrudnione ze sobą jakieś takie podejście do danego projektu, albo nie ma odzewu ze strony społeczności naszej szkoły, albo dana akcja nie jest aż tak rozchwytywana, albo staramy się jakoś tak zmienić podejście, żeby jednak nasza społeczność uczniowska chciała brać w tym udział. Dla mnie to jest odskocznia, wielka przygoda i mogę spełniać swoje pasje poprzez to, że jestem w tym samorządzie. Mówiąc wszystko, radzę sobie z takimi momentami, robiąc sobie, jakby priorytetyzując to, co chcę zrobić i coś, co chcę doprowadzić do końca. Ale też no, motywacja od znajomych czy od opiekunów. Julka często mówi: Wika, dawaj dla fabuły, zróbmy to, będzie śmiesznie. Więc to taka motywacja i wsparcie od innych też bardzo dużo daje. I nawet jak są takie gorsze momenty, to bardzo tworzymy wspomnienia, które zostaną z nami na lata i uczymy się radzić w takich ciężkich sytuacjach. To są po prostu takie rzeczy, których się nie zastąpi. I ja osobiście jestem bardzo wdzięczna za wszystkie osoby, które poznałam na swojej drodze właśnie w EPAS-ie i w samorządzie. Tak, i to był właśnie taki krótki film, na którym uczniowie i uczennice opowiedzieli nam trochę o swoich emocjach i odczuciach związanych i ściśle z tym zaangażowaniem już w życie szkolne, ale no także z tymi właśnie elementami związanymi z motywacją, czy też pewnymi przeszkodami i trudnościami, które tą motywację utrudniają. I ten film będzie dla nas takim punktem wyjścia, do którego będziemy mogli przyłożyć pewną matrycę wiedzy, motywacji, o której zaraz opowiedzą nam właśnie nasze prelegentki, bo to jest ten moment, w którym jeszcze raz powitam i przedstawię Małgorzatę Ostrowską, osobę, która już od wielu lat współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej, trenerkę, autorkę publikacji, ekspertkę, no i także nauczycielkę, więc osobę, która też nie po raz pierwszy będzie właśnie o tych aspektach motywacji nam mówiła, ponieważ zna się na tym dobrze. I to będzie w następującej części, a później będziemy mieli jeszcze właśnie tą możliwość usłyszenia rozmowy Moniki z Klaudią, czyli edukatorką profilaktyki uzależnień, mentorką, trenerką, która w poprzedniej edycji Szkoły Demokracji miała możliwość wspierać opiekunów samorządów uczniowskich właśnie w prowadzeniu naszego projektu, no a także poprzez to wspierać tą społeczność uczniowską, która samorząd uczniowski reprezentuje. Tak, i w tym momencie oddaję, w takim razie nie będę dłużej przedłużał, głos Małgosi i także oddaję Tobie możliwość zaprezentowania nam swojej części. Więc zapraszam, zaraz powinien się tutaj pojawić ekran. Hmm.
Chodź spokojnie, nie śpieszno. Dzień dobry Państwu. Ja nie wiem, czy mnie dobrze słychać, bo okropnie mi przycina. Słychać bardzo dobrze, przynajmniej z mojej strony. Mam nadzieję, że u Państwa również. Dzień dobry Państwu. Chciałabym najpierw sprawdzić, czy mnie słychać, bo bardzo przycina mi głos. My Cię słyszymy bardzo dobrze. Tak, ale rozumiem, że Ty nie słyszysz nas do końca. A jak widać Państwo, jak to na wydarzeniach na żywo, zawsze pojawiają się problemy techniczne. I chyba teraz widzę, że faktycznie Gosia nawet tak sfrizowało. Mamy nadzieję, że zaraz do nas wróci. Proszę dać nam minutę i może ten problem zostanie rozwiązany. Ja jestem, ale nie wiem, czy mnie słychać. Słychać cię, a czy ty nas słyszysz? Halo? Tak. Tak, słyszę. Jakieś, przepraszam może najmocniej. Opinię, ale my cię słyszymy. O, już nie słyszymy Małgosi. No słuchajcie Państwo, to jest po prostu sytuacja na żywo, więc tak to się dzieje. Dajmy minutkę Gosi. W razie czego zaraz tutaj po prostu... W razie czego zamienimy kolejność i do tego dokładnie. Wrócimy, ale zróbmy sobie tak jeszcze. Tak. Dajmy minutę na możliwość powrotu Małgosi, mam nadzieję, rychłego. Nie widzę tutaj, żeby Małgosia znowu się logowała. O, jest. Bardzo przepraszam, jakieś kłopoty techniczne. Czy teraz mnie słychać? Słychać. Tak. Dziękuję bardzo. No, musiałam przełączyć na inne źródło. Przede wszystkim chciałabym się bardzo serdecznie z Państwem przywitać i bardzo miło mi jest towarzyszyć Państwu w tym dzisiejszym wieczorze. Mam nadzieję, że do czegoś się przydam i że jakoś może to uzupełnić też Waszą pracę i uprzyjemnić z dzieciakami, z młodzieżą w szkole. Będę sama udostępniać prezentację, więc myślę, że ona się już za moment załaduje. Poproszę tylko o potwierdzenie, czy ją widać. Tak jest, widać. To w takim razie rozpocznę. Chciałam powiedzieć o tym, dlaczego jedni chcą, a drudzy muszą, czyli troszkę o tym, co często, z czym często mogą mieć Państwo do czynienia, a mianowicie o takich bardzo różnych definicjach motywacji, różnym podejściu, ponieważ rozumienie tych pojęć motywacja i motywowanie bardzo się zmienia z biegiem czasu. Pamiętam, kiedy rozpoczynałam pracę moją z młodzieżą, to istniały dwa pojęcia, motywacji zewnętrznej i tak zwanej wewnętrznej. I myślę, że to jest już bardzo mocno nieaktualne i dlatego chciałabym wrócić do rzeczy, którą Państwo nie tylko w teorii, ale w praktyce znają, chociaż być może nie jest ona tak uświadamiana, ale młodzież przed chwileczką oglądanym filmie mówiła o tym właśnie, co ich motywuje, czyli w jaki sposób wyzwalają swoją motywację. I to jest właśnie potwierdzeniem teorii, którą chciałabym Państwu troszeczkę przybliżyć. W tej chwili ja myślę, że wielu nauczycieli, nauczycielek jeszcze pracuje w oparciu o taką teorię motywacji, którą stworzył Bruce Skinner w 1940 roku, kiedy przeprowadzał badania na gołębiach i żeby pokazać różnicę pomiędzy tym, jak dzisiaj rozumiemy i co mówią najnowsze badania psychologiczne na temat motywacji, to powiem tylko trzy zdania o tym. Przeprowadzał on badania na gołębiach i uczył je przebijania, czy przemieszczania piłeczki ping-pongowej z jednej strony
takiego miniaturowego stolika na drugą i za każdym razem, kiedy gołębiowi udało się tą piłeczkę przesunąć do swojego partnera z naprzeciwka, to otrzymywał karmę i było to dla niego nagrodą. Na tej podstawie, a kiedy właśnie nie udało się, to nie otrzymywał nagrody i w ten sposób uczył się właśnie gry w ping-ponga. I na podstawie tych badań i zachowań tych zwierząt stworzył on teorię, która prowadziła do tego, że zachowanie jest właściwie motywowane tymi konsekwencjami, które mamy w wyniku tego zachowania, które osiągamy. A więc albo były to nagrody, albo były to kary. Wielu nauczycieli postępuje teraz jeszcze zgodnie z tą teorią, równocześnie zauważamy, że to nie działa, że brakuje nam tych nagród, że już nie wiemy, jak do naszych podopiecznych uczennic i uczniów dotrzeć i to jest dla nas mocno kłopotliwe. Ciekawe podejście do motywowania miał Dwight Eisenhower, który, jak Państwo pewno wiedzą, jest wojskowym, czy był wojskowym i uznał on, że motywowanie to wpływanie na kogoś w taki sposób, aby ten ktoś zrobił to, co ja chcę, tak jak ja chcę, w tym czasie, kiedy ja chcę i żeby jeszcze do tego myślał, że chciał to zrobić sam. I my troszeczkę tak postępujemy też z uczniami, mówimy, jak to ważne jest uczenie się i działanie i ja myślę, że kiedy w większości decydujemy o tym, ucząc ich na lekcjach różnych przedmiotów, bo my mamy podstawę programową, wiemy, czego mają się nauczyć, kiedy mają się nauczyć, w jaki sposób mają się nauczyć i jeszcze, żeby się tym cieszyli, więc to podejście też troszkę chciałabym zrewidować i też pomyśleć razem z Państwem o tym, co innego możemy zrobić, co im zaproponować, żeby oni mogli lepiej działać. I najpierw może zaproszę Państwa do tego, żebyśmy przeprowadzili taki króciutki sondaż i teraz poproszę Ciebie, Michale, o pomoc na temat tego, dlaczego tutaj jesteśmy w ogóle na dzisiejszym spotkaniu. To będzie troszeczkę taka rzecz o naszej motywacji. Już włączam ankietę, przypadkowo włączyłem tablicę. Tak, ankieta będzie polegała na zaznaczeniu przez Państwa jednej wybranej przez siebie opcji, takiej, która jest najbliższa prawdy, czyli oddającej tę rzecz, z którą Państwo przyszli tutaj na nasze spotkanie. Ja tutaj widzę, że 50% uczestników, uczestniczek już oddało. Tak, jeszcze chwileczkę, bo mamy połowę uczestników. I będziemy kończyć ankietę. Chcielibyśmy dać szansę każdemu z Państwa, ale też dopuszczamy to, że nie każdy chce, czy powinien zagłosować. Więc zatrzymamy to dosłownie za 10-15 sekund. Dobrze, myślę, że możemy chyba... Tak, zatrzymaliśmy się. Ten licznik nie idzie już bardzo do góry. Udostępniam Państwu również wyniki. Tak wiele osób już wzięło udział. Bardzo dziękujemy. Tak, już została, mogło się zakończona ankieta i to już uczestnicy, uczestniczki widzą. Tak, ale chcielibyśmy widzieć wyniki, nie w postaci diagramu kołowego, tylko ile osób zagłosowało na poszczególne. Poniżej jak zjedziesz chyba na ekranie, to powinieneś widzieć wyniki. Wariant. Wydaje mi się, że uczestnicy i uczestniczki też już powinni widać. Proszę wyznać, czy tak jest. Aha, mamy tutaj taki liniowy wykres. Tak, to ja może króciutko omówię. Było 6 wariantów i Państwo, jedna osoba zaznaczyła, że nie ma teraz nic innego do roboty, czyli właściwie jest troszkę tak obojętne
czy będzie teraz akurat siedziała przed ekranem, czy będzie też zajmowała się innymi rzeczami. Po prostu tak się wydarzyło. Chcę zaspokoić czyjeś oczekiwania, czyli mamy jedną osobę taką, która robi to dla kogoś innego, nie dla siebie. Obawiam się konsekwencji, gdyby mnie tutaj nie było. Wybór tej opcji oznaczałby, że robią Państwo, czy uczestniczą Państwo w tym spotkaniu nie dlatego, że sami chcieli, ale dlatego właśnie, że ktoś, komuś na tym zależało i robimy to dla tej osoby. Sporo osób odpowiedziało, że zainteresował Państwa temat, czują Państwo, że to ma sens, jest to Państwu potrzebne, dodaje energii, lubią Państwo podobne spotkania. I to właśnie te 6 różnych odpowiedzi jest takim szerokim spektrum motywacyjnym, który w praktyce doświadczyliśmy praktycznie 5 opcji z tych spośród tych 6 i jak za chwileczkę omówię takie podstawowe informacje przekażę na temat spektrum motywacji, ale chciałabym zwrócić uwagę na to, że te osoby, które zainteresował temat, czują, że to ma sens i dodaje im to energii, to są właśnie osoby, które doświadczają motywacji o wysokiej jakości. I teraz chciałabym powrócić do naszej prezentacji i ją udostępnić. Dziękuję Michale za pomoc. Teraz mam bardzo dużo różnych pootwieranych tutaj okien. Otworzyły się jakieś aplikacje w związku z tym chwilę. No, potrzebuję. Wyzwanie techniczne to jest stały element. Tak, technologia nie za bardzo pomaga mi tutaj. Ale już się ogarnęłam. Znowu. Tak, i chciałam powiedzieć, że teoria, czyli rzecz, o której chcę opowiedzieć, to jest bardzo praktyczny aspekt motywacji i w gruncie rzeczy nie chciałabym o tym opowiadać jako o teorii, ale bardzo króciutko tylko Państwu zarysować, na czym ona polega, a potem przejść do praktyki. Teoria autodeterminacji, której autorami są Edward Deci i Richard Dryan, nie pochodzi z 1940 roku, jak badania Skinnera, tylko jest owocem ich pracy na przestrzeni końca ubiegłego wieku i XXI wieku, a więc można powiedzieć, że pochodzi z dużo nowszych badań i dużo nowszej wiedzy na temat psychologii zachowań. I mówi ona, bardzo krótko mówiąc, o tym, że motywacja powstaje w wyniku zaspokojenia 3 podstawowych potrzeb psychologicznych człowieka, czyli potrzeby autonomii, potrzeby kompetencji i potrzeby przynależności. Chcę powiedzieć o tym, że potrzeba autonomii rozumiemy tutaj jako działanie w warunkach wyboru. Każdy z nas lubi sam zadecydować o tym, co chciałby zrobić, co mógłby zrobić, w jaki sposób to zrobić, kiedy to zrobić i jakich skutków oczekuje, ale do tego potrzebne są pewne umiejętności, wiedza, postawa, więc świadomość tego, że mamy jakąś wiedzę i że posiadamy też umiejętności, które pozwolą nam osiągnąć cele, to jest bardzo istotne w zaspokojeniu potrzeby kompetencji. I trzecia z tych potrzeb to potrzeba przynależności, czyli myślę o tym, że należy do jakiejś dużej grupy, która ma podobne cele, która wykonuje ważne rzeczy, która działa w określony sposób po to, żeby cele, które osiągamy, były dla nas ważne, zgodne z naszymi wartościami. Jeżeli te potrzeby, 3 potrzeby, które wzajemnie się przenikają i jedna jakby zaspokojenie jednej z tych potrzeb wpływa na zaspokojenie innej potrzeby, to powoduje, że nasza motywacja może mieć wysoką jakość. To, co Państwo widzą w tej chwili na ekranie, to więcej niż podejście Skinnera i mowa o tym, że
istnieją dwa rodzaje motywacji, więc zewnętrzna i wewnętrzna. Ta plansza czy ten obraz, który Państwo widzą, został opracowany przez Susan Fowler, która napisała książkę opartą właśnie na teorii autodeterminacji i dotyczyła ona zagadnienia, dlaczego motywowanie ludzi nie działa i co tak naprawdę działa. W skrócie mogłabym powiedzieć, że to szerokie spektrum motywacji jest silnie skorelowane z jakością samoregulacji, a więc z tym właśnie, w jaki sposób decydujemy o sobie, w jaki sposób chcemy osiągać cele, jakimi środkami, ale też idzie w parze z zaspokojeniem potrzeb psychologicznych. Jeśli one są w pełni zaspokojone, te trzy, o których mówiłam, to jakość motywacji jest bardzo dobra. Jeśli nie są one zaspokojone, to jakość motywacji spada. I co ciekawe, jeśli chodzi o ten termin jakość motywacji, to nie ma on związku z siłą, tylko z tym, jaki efekt ta motywacja, czyli to, co działa, w jakich warunkach się znajdujemy, wpływa na naszą energię, na naszą siłę, dobre samopoczucie, witalność i tak dalej. A więc nie mamy do czynienia z motywacją, z jakąś siłą motywacji tutaj, co często może być mylone, ale takim pozytywnym wpływem, który prowadzi do dobrego samopoczucia, do zaangażowania w działanie, które są dla nas ważne i przynoszą nam satysfakcję. I ta jakość motywacji, tak jak Państwo tutaj widzą, może być bardzo różna. Od obojętnej, czyli mogłoby to odpowiadać odpowiedzi osoby, która uznała, że nie ma nic lepszego do roboty i właśnie tutaj jest, do motywacji zewnętrznej, czyli takiej, która jest determinowana nagrodami i karami, jak u gołębi Skinnera, albo narzuconej, czyli robimy coś nie dla siebie, tylko dla kogoś. Ktoś od nas oczekuje, że tu dzisiaj będziemy, niezależnie od tego, czy jest to nasz zwierzchnik, czy inna osoba. Po takie pozytywne, wysokiej jakości rodzaje motywacji dopasowanej, czyli działania zgodnie ze swoimi wartościami, zainteresowaniami, czujemy, że jest to nam potrzebne, aż po taką spontaniczną motywację, która jest bliska troszkę takiemu uzależnieniu od przyjemności, czyli jest to dla mnie wybitnie przyjemne i dlatego chcę tutaj być. I może już po tej teorii chciałabym przejść do tego, co jest bliskie naszemu działaniu z uczniami, uczennicami, w szczególności w samorządności szkolnej, dlatego że samoregulacja, która jest takim filarem motywacji o wysokiej jakości, ma bardzo dużo wspólnego właśnie z samorządnością, tylko troszeczkę w innej skali. Samoregulacja może dotyczyć pojedynczej osoby i bardzo mi pasuje właśnie do tej samorządności takiej, którą rozbudowujemy w szkole, tam gdzie mamy prawo decydowania o tym, co będziemy robić, w jaki sposób i z kim i jaki cel chcemy osiągnąć. Więc tutaj motywacja taka optymalna może jest przeciwstawiona w tej tabelce motywacji o niskiej jakości i oddaje właśnie to, co powiedziałam wcześniej. Czyli ta motywacja wysokiej jakości jest spowodowana tym jakimiś naszymi czynnikami takimi wewnętrznymi, oceną sytuacji, w której się znajdziemy, warunków, w których się znajdziemy i ten stan taki wewnętrznego pobudzenia, czyli chęci do działania jest związany właśnie i z naszym celem, i z wartościami, głębokim poczuciem sensu, czy też zainteresowaniami i pasjami. O tym mówiła młodzież, kiedy odpowiadali uczennice i uczniowie odpowiadali na pytania, co ich naprawdę motywuje. Natomiast motywacja niskiej jakości to są te trzy rzeczy, o których już wcześniej powiedziałam, a z pewnością działanie pod wpływem kar i nagród, a więc napędzanie się krótkotrwałe dosyć za pomocą właśnie takich środków nie przynosi satysfakcji. I chcę powiedzieć, że motywacja jest zawsze wewnątrz człowieka. Czyli ona nie jest gdzieś obok, aczkolwiek mamy wpływ na to, w jaki sposób czujemy chęć do działania, w jaki sposób odczuwamy przyjemność z tego, że działamy, to ona nigdy nie jest na zewnątrz. Czyli możemy powiedzieć, że lokus, to ta lokalizacja motywacji jest zawsze wewnątrz człowieka.
Oczywiście ona może mieć różną jakość. Pytanie, czy faktycznie mamy wpływ na motywację i jak możemy zrozumieć i wzmocnić motywację własną. Każdy ma wpływ na własną motywację i raczej mamy mały wpływ na motywację innych ludzi. Czyli jeśli ktoś nas prosi, żeby zmotywować uczniów do działania albo pomóc im jakoś wyzwolić sobie te siły, to jest pytanie bardziej o takie narzędzia, o których mówi Eisenhower, czyli wywieranie wpływu, a nie stwarzanie właśnie takich warunków ku temu, żeby motywacja wzrastała. Jeśli chcemy wzmocnić swoją motywację, to warto zadać sobie takie trzy podstawowe pytania. Po pierwsze, czy mam wybór w realizacji danych zadań czy działań? Czy jest to coś, co zostało mi narzucone albo wręcz nakazane? Jeśli mam wybór, to to prowadzi do zaspokojenia mojej potrzeby autonomii. Jak ten wybór łączy się z ważnymi dla mnie wartościami czy relacjami, które mam z grupą? Czyli jeśli ja myślę o tym, że jeśli coś jest dla mnie ważne, i ta hierarchia ważności jest dla mnie oczywista, to tym bardziej moja motywacja będzie wzrastała. A dodatkowo jeszcze wzmocniona jest tym, o czym mówili właśnie uczniowie i uczennice, że działają wtedy, kiedy czują, że to ma jakiś sens, że ma wpływ na to, co inni zrobią, na reakcje swoich koleżanek i kolegów, czyli jakoś relacje z tymi koleżankami i kolegami są dla nich ważne. Więc tutaj mamy do czynienia z zaspokojeniem też tej potrzeby relacji. No i wreszcie, jakie mam kompetencje potrzebne do realizacji tych różnych zadań czy działań, w których uczestniczę i czy są one wystarczające? A jeśli nie są wystarczające, to z całą pewnością, jeśli wiem, czego mi brakuje, to na pewno też mogę się w jakiś sposób tego nauczyć. I czy w ogóle, i od kogo, i jakimi środkami, co mogę zrobić, żeby się tego nauczyć? I jeśli te trzy moje potrzeby autonomii, relacji i kompetencji zostaną spełnione, to wtedy mam większą chęć do działania. Także możemy też wpływać troszkę na to, żeby poprzez uświadomienie komuś, na przykład naszym rozmówcom czy młodzieży, z którą pracujemy, możemy też zadać pytania bardzo ważne, które dotyczą rozpoznania ich motywacji, tej motywacji, która prowadzi ich do podejmowania działań. Jeśli ktoś na przykład jeszcze powiem tylko, że to jest metoda Michaela Pantalona, który jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Yale i Harvardu i pracuje, jest też trenerem motywacyjnym i właśnie to jest metoda sześciu kroków, takiej szybkiej motywacji, którą on opracował. Pierwsze pytanie dotyczy tego, dlaczego mógłbym, czy mogłabym to zrobić, co bym z tego miała, ale też można zadać pytanie dotyczące tego, co mieliby też inni, czyli generalnie pytamy tutaj o korzyści, które z danego działania można byłoby wynieść. Następnym krokiem jest jakby wyskalowanie tego, powiedzmy na skali od 1 do 10, na ile jestem gotowa, żeby przystąpić do danego działania, czyli żeby osiągnąć ten cel. Jeśli na przykład ktoś wybiera powiedzmy 4, to pytam, dlaczego nie wybrał niższej, mniejszej liczby. I wówczas pojawiają się takie motywacje, które prowadzą do tego, no nie, mniej, to nie, dla mnie ważne jest to, w jaki sposób jest to ważne. Natomiast jeśli ktoś wybiera bardzo wysoką liczbę, możemy na tej skali możemy zapytać, dlaczego nie wybrałeś mniejszej liczby. I to znów prowadzi do tego, że zaczynamy myśleć o argumentach, czyli jakby nasze myślenie sprowadza się do tego, dlaczego to jest dla mnie takie ważne. Kiedy możemy już, kiedy po tym etapie można zapytać o to, kiedy, aby ktoś wyobraził sobie, że już to zrobił, jakie widzi pozytywne skutki takiego działania, w jaki sposób może na tym skorzystać, czy też w jaki sposób mogą skorzystać inni. I dlaczego te skutki są dla nas ważne. A jeśli poda jeden skutek, to dlaczego ten skutek skutku jest jeszcze dla ciebie taki ważny? Dlaczego i dlaczego? I cały czas dążymy do tego, żeby mówić o wartościach i o tym, co jest istotne w danym działaniu.
jak jest pierwszy krok, jeśli taki istnieje. I myślenie już o pierwszym kroku prowadzi do działania, więc planowania jakichś konkretnych działań. I teraz zachodzi pytanie, jak tworzyć warunki, żeby powstawała taka optymalna motywacja dla uczniów, czyli w tym spektrum motywacyjnym, żeby nasze uczennice, nasi uczniowie, którzy działają w samorządach, widzieli sens w tym działaniu, nie tylko dla siebie, ale także dla innych i żeby poczuli, że te trzy potrzeby autonomii, kompetencji i potrzeba przynależności czy też relacji z innymi zostały zaspokojone. Po pierwsze ważne jest to, co Państwo, o co dbają pewnie na co dzień, a więc wybór i przestrzeń na własne decyzje, czyli stwarzanie takiej przestrzeni powoduje to, że działanie staje się jaśniejsze, a więc jeśli mamy jakieś plany działania, to ważne jest to, żeby uczniowie i uczennice uczestniczyli w określeniu celu, ale też żeby mieli możliwość myślenia nad tym, jak ten cel zrealizować, a więc również tworzyć plan działania. Ważne jest to, żeby mieli naprawdę zróżnicowane sposoby realizacji działań, żeby można było pytać o to, w jaki sposób oni chcieliby dane działania zrealizować. A jeśli już wysłuchujemy, to istotne jest to, żeby ten głos nie był tylko słyszany, ale także wysłuchany w takim stopniu, żeby można było uwzględnić te propozycje, które uczniowie przedstawiają. Formy pracy indywidualnej w parach lub w grupach zapewnią im nie tylko czy podjęcie decyzji na ten temat, w jakiej formie chcą pracować, zapewni im nie tylko jakby decyzyjność i to, że będą mogli swoją autonomię tutaj wykazać, ale również to będzie się bardzo silnie wiązało także z zaspokojeniem ich potrzeb, relacji z innymi osobami, z którymi działają. Wydaje się też istotne to, żeby tak pracować z grupą uczniów, żeby oni mieli wpływ również na organizację swojej pracy, czyli żeby mogli dosłownie określić, co wykonają najpierw, co później, czyli nie tylko w jakiej kolejności wykonają zadania, ale też w jaki sposób, kto, w jaki sposób się podzielą i ta organizacja pracy i wpływ uczniów na organizację, żeby był dla nich bardzo widoczny. Jeśli zadania są trudne, to warto pomyśleć także o tym, żeby rozmawiać z nimi, co mogłoby ułatwić im tę pracę. A jeśli sami nie mają pomysłów, to mieć w zapasie kilka takich kół ratunkowych, które pomogą właśnie w takiej organizacji. Jest bardzo ważna rzecz, która silnie buduje nie tylko poczucie autonomii, czy dotyczące sposobu, w jaki będziemy świętować, czy będzie to uczta wewnętrzna, czy będą to jakieś rytuały, czy będziemy łączyć się w jakieś większe formy świętowania, żeby tutaj też uczniowie, uczennice mogli zadecydować. I to nie odbiera nam naszego jakiego poczucia sprawstwa, ale wydaje mi się, że właśnie fakt, że uczniowie, uczennice będą mieli odczuwalny wpływ na różne swoje działania, może prowadzić do tego, że właśnie ich motywacja wzrośnie, bo będą widzieć, że to jest ich działanie, także robią coś dla siebie. Warto też włączyć ich w automonitorowanie, czyli sprawdzanie krok po kroku, jak coś działa, jeśli nie działa, to poszukiwanie innych dróg i także podejmowanie takich świadomych decyzji, troszkę podobnych do tych decyzji, które będą podejmować później w dorosłym życiu. To wydaje się istotne. Ale przede wszystkim taka uważność i wsparcie, ja zawsze sobie to kojarzę z taką babcią amerykańską, która stoi gdzieś obok grupy, czy obok pojedynczej osoby i mówi: o, świetnie, zrobiłeś coś, powiedz o tym więcej, jak do tego doszedłeś, co ci pomogło, co było dla ciebie w tym pociągające, co było interesujące. A więc takie wsparcie też może być bardzo mocno przydatne.
Teraz może troszkę o kompetencjach i sprawczości, bo wszyscy też Państwo pracują na pewno nad tym, żeby uczniowie mieli takie poczucie, że oni potrafią, że to jest ich działanie, że ja niekoniecznie muszę jako opiekunka grupy samorządu pracować nad tym i za nich wykonywać zadania, ale więc to budowanie kompetencji i sprawczości jest bardzo ważne, żeby oni poczuli, że żeby wybierać, muszą mieć kompetencje takie, które prowadzą. Panu Gosiu, przepraszam, nie przerywam w razie czego, nie pośpieszam za bardzo, ale tak urealniam czas, że tak. Trzeba zbliżać do końca. Tak się umówiliśmy, 5 minut, tak? Tak, ja zbliżam się do końca, ale więc praca na zasobach, więc nie na tym, co robimy źle, to też Państwo mają bardzo mocno przepracowane z młodzieżą. Odkrywanie tych zasobów i myślenie o tym, że naprawdę mam moc, znacznie wpływa na motywację. Jeśli też pozwolimy uczniom określić kryteria sukcesu do celu, który wcześniej będą mieli świadomość już tego celu, to przypuszczam, że sprawdzenie będzie dużo łatwiejsze, czy jak daleko, czy jak blisko są już do osiągnięcia tego celu. I tutaj też mogą wykazać się kompetencjami takiego automonitorowania. Uczenie się w działaniu bardzo podnosi też motywację, czyli sprawia, że mają większą chęć. Na ogół młodzież nie lubi pozostawać w takim miejscu, którym jest obserwatorem i nic nie ma do zrobienia. Prawdziwe działanie, prawdziwym takim motorem będą właśnie zachęcające zadania czy zachęcające cele. I przy tym działania te powinny mieć taką trudność, która będzie adekwatna do ich możliwości, więc ani nie będą to działania czy zadania, które realizują za łatwe, ani zbyt trudne. Ważna też będzie tutaj przy budowaniu kompetencji autorefleksja realizatorów i spojrzenie tak krok po kroku i udzielenie informacji zwrotnej, ale też krok po kroku spojrzenie w tył, co nas doprowadziło do tego miejsca, w którym jesteśmy, jakimi umiejętnościami się wykazaliśmy, co w naszym współdziałaniu było budujące, co sprawiło, że było nam ze sobą dobrze, że razem mogliśmy się cieszyć działaniami, a więc też możliwość prezentowania wyników, także takich właśnie etapowych, drobnych, żeby mieli poczucie sprawstwa i poczucie, że już za chwileczkę będą blisko celu. Ważne też tutaj w praktyce teorii tej autodeterminacji, która buduje motywację do pracy, będzie kultura pracy z błędem i takie budowanie poczucia, że błąd jest naturalnym etapem każdego działania i że dzięki temu możemy się uczyć, no i też zainteresowania, hobby, pasje, w końcu podsumowanie działań i także z uwzględnieniem współpracy. I tutaj namawiam Państwa bardzo serdecznie do tego, żeby też zwrócić uwagę na to, jaki uczniowie mieli wkład we współpracę, ale też we wzajemne relacje. Głównie, czyli ważne będzie budowanie poczucia bezpieczeństwa i takiej pewności siebie, słuchanie i ćwiczenie słuchania. Czyli jeśli już wysłuchujemy uczniów, to warto uwzględniać, tak jak powiedziałam wcześniej, ich różne propozycje i doceniać za tworzenie dobrych relacji, za wpływ na to, co się dzieje w klasie, w samorządzie, czy poza szkołą, czy w działaniach pozaszkolnych, otwierać perspektywę sukcesu i razem z nimi uczestniczyć w takich wspólnych rytuałach, przewidywalnych codziennych zwyczajach i podkreślać moc drużyny, czyli ta moc, sprawczość, która jest budowana w zespole. I też myślę o takiej sprawczości zespołowej, która silnie buduje po prostu ten zespół, czyli klasę jako wspólnotę, grupę jako wspólnotę. I
I myślę, że zdawanie sobie sprawy z tego, że tworzenie warunków do zaspokojenia tych kompetencji uczniowskich będzie podnosiło znacząco ich motywację. Dlaczego borykamy się z brakiem motywacji uczniów? Ponieważ im właśnie brakuje poczucia bezpieczeństwa. Mają też czasem niskie poczucie kompetencji i my jesteśmy takim silnym wyzwalaczem. Mamy wiele okazji, żeby podkreślać w jakiś konkretny sposób, mówiąc im o tym, na co mamy wpływ, ale co już potrafią, że z każdą próbą lepiej im idzie, że dzisiaj już umieją świetnie to, czego nie potrafili jeszcze tydzień temu zrobić. I przeciwstawianie się tej dużej presji społecznej, wymaganiom otoczenia, ale także niewystarczające wsparcie, którego źródłem mogą być również ich rówieśnicy. Także jeśli rówieśnicy i rówieśniczki naszych osób, z którymi pracujemy, nie wykazują zainteresowania, to też może być właśnie demotywujące, o czym młodzież mówiła. Żeby podnosić tą chęć działania w samorządzie, możemy zrobić naprawdę wiele rzeczy, ale to, co przeszkadza, to jest też brak zrozumienia roli samorządu, świadomości tych szans, które stoją przed uczniami i odpowiedzialności. Ja myślę, że uczniowie, uczennice nie mają wiary w to, że mogą mieć ogromny wpływ na to, co się dzieje w szkole, na własną aktywność i też na to, że mogą poprawić po prostu, że mogą mieć lepsze doświadczenia szkolne. I ten sceptycyzm rówieśników, o których mówili również na filmie nasi prelegenci, jest też taką tamą, która bardzo obniża motywację, a więc myślę też o tym, że warto nie tylko pracować z naszymi działaczami, z tymi, którzy chcą i naprawdę się wyróżniają, ale również z tym tak zwanym tłem, czyli z grupą, której wzmocnienia oni potrzebują i budowanie więzi właśnie w grupie i takiego dążenia do tego, żeby się wzajemnie wspierali, mogą znacząco zmienić te doświadczenia pracy z samorządem. Czasem oczekiwania uczniów są naprawdę bardzo wysokie, powiedziałabym, że z kosmosu i warto je także trochę przyziemiać, ale przede wszystkim być dla nich otwartym i transparentnym i bardzo często podchodzić w taki elastyczny sposób, jakby żeby doświadczali tego, że jeśli coś nie wychodzi, to nie dlatego, że oni nie potrafią, tylko czasem okoliczności są takie, które stanowią przeszkodę. Ale mamy taką siłę, mamy takie moce jako zespół, że możemy wybrnąć z tego, znaleźć inne wyjścia, czy zmienić kurs, po prostu troszkę inaczej popracować. I chciałabym zakończyć tym, że takie tworzenie przyjaznego środowiska, które współpracuje ze sobą i jest naprawdę silnym wsparciem również w angażowaniu uczniów ukraińskich, ale także innej narodowości, czy generalnie uczniów cudzoziemskich, może nam bardzo pomóc. I to nie może być jednostronna praca taka, czyli na przykład uczniowie polscy pracują nad zrozumieniem potrzeb czy barier językowych uczniów ukraińskich, ale chodzi o to, żeby tworzyć takie przestrzenie integracyjne, których mogliby wzajemnie się poznawać, mieszać zespoły, ale przede wszystkim równo traktować, czyli nawet jeśli język komunikacji czy język edukacji jest niewystarczający, to język komunikacji zazwyczaj szybciej się rozwija, więc też uczniowie, którzy nie władają dostatecznie dobrze językiem polskim, mają możliwość też jakby przebywania z uczniami polskimi i wtedy uczenia się od siebie nawzajem. I to, co też działa, to jest takie osobiste zaproszenie, czyli nie ogłoszenie na korytarzu, żeby chętni uczniowie włączyli się w jakieś działania, ale myślę, że taka osobista relacja, którą mamy z naszymi uczniami, również cudzoziemskimi, pozwala jakby zagarnąć ich do naszej działalności i pozwolenia sobie na to, żeby łatwiej, nie wiem, może kontaktować się też z nimi w taki mniej formalny sposób, że to może pomóc.
I chciałabym zakończyć jeszcze jednym cytatem Antoine de Saint-Exupéry'ego. Jeśli chcesz zbudować statek, nie zwołuj ludzi, aby ci przynieśli drewno, przygotowali narzędzia. Nie przydzielaj zadań i pracy, lecz wzbudź w nich tęsknotę za dalekim, bezkresnym morzem. I tym cytatem chciałabym się z Państwem już pożegnać. Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Przepraszam, jeśli przekroczyłam czas, ale ja nie kontrolowałam niestety. My też bardzo dziękujemy, bo moim zdaniem było to bardzo pasjonujące i też bardzo budujące. Tak jak pani tutaj Ewa napisała, piękne, piękne słowa, szczególnie to zakończenie, ale my, żeby, jako że faktycznie musimy iść do przodu, to nie będę przedłużał i zapraszam teraz Państwa, żeby tutaj też tą wiedzę, to powinniśmy o motywacji przełożyć troszeczkę bardziej na praktykę, czyli choć to oczywiście ta prezentacja bardzo głęboko w praktyce była zakorzeniona. Dotykała, tak. Zapraszam w takim razie właśnie Monikę i Klaudię na krótką rozmowę, wywiad. Tak, witam serdecznie, bardzo mi miło. Jeśli macie Państwo jakieś przemyślenia odnośnie tej części tutaj Małgosi, to też można się na czacie odnieść. Niestety pewnie nie zdążymy odpowiedzieć na pytania wszystkie, ale też się sobie zapiszemy i też wyślemy do Państwa, jeżeli będą jakieś takie nurtujące, różne materiały, które mamy właśnie w programie Szkoła Demokracji. Klaudia, witaj serdecznie. Chciałabym z Tobą porozmawiać o tym, o Twoich doświadczeniach, które masz bezpośrednio też w pracy z samorządami uczniowskimi w naszych projektach, w naszym jednym projekcie, głównie Szkole Demokracji. Dlatego Twoja rola to jest taka rola, my to nazywamy rola mentorki, czyli jesteś taką osobą, która jeździ do szkół, rozmawia z nauczycielami, prowadzi szkolenia dla nauczycieli, prowadzi takie wsparcie też dla uczniów. Więc jakie są takie wyzwania, które napotykają nauczyciele, opiekunowie samorządów uczniowskich najczęściej? Jakie Ty widzisz? Dobry wieczór Państwu. Jeżeli chodzi o wyzwania, z którymi się właśnie borykają nauczyciele, to mam takie poczucie, że z jednej strony jest to brak wsparcia ze strony kadry we własnej szkole, tak, ze strony kolegów, koleżanek, czy brak wsparcia ze strony osób, które zarządzają szkołą. I to jest takie mocno demotywujące, ale z drugiej strony też myślę sobie o tym, że te nasze spotkania mentoringowe, kiedy my wszyscy razem siadamy na tym spotkaniu mentoringowym, właśnie te spotkania są taką przestrzenią, że nauczyciele, nauczycielki, właśnie opiekunowie, opiekunki samorządów uczniowskich mają taką bezpieczną przestrzeń, gdzie mogą wzajemnie wymienić się swoimi doświadczeniami, poradzić się, poprosić o pomoc. I to jest ten moment, kiedy ja się delikatnie wycofuję, bo widzę wtedy potrzebę takiej rozmowy i wzajemnego wsparcia. Ja to tak sobie trochę nawet myślę, że to jest taka trochę grupa wsparcia i dzielenia się takimi własnymi doświadczeniami. U nas to zadziałało, może u Was to zadziała, tak? I z tego, co ja widzę, to na pewno nasz program jest takim rozwiązaniem, tak? Czyli właśnie Szkoła Demokracji i to tworzenie takiej przestrzeni wymiany doświadczeń, wsparcia tego, że zawsze nauczyciele, nauczycielki mogą się odezwać czy do nas jako do mentorów, mentorek, czy tutaj do osób koordynujących do Was. Tak, bo ja od razu już o rozwiązaniach mówię, tych trudnych rzeczy. Też i też właśnie mówisz o tym, że jest potrzebne to wsparcie. My akurat jakby taką mamy ofertę wsparcia, ale rozumiem, że to możemy też przełożyć w ogóle na poszukiwanie takich osób w szkole, gdzie po prostu nawzajem też mamy często takie przypadki, że na przykład mamy dwóch opiekunów samorządu albo ktoś jest gdzieś, się zmienia, tak? Czyli że ta osoba nie jest sama. Więc to też jest taka praktyka, która powoduje, że możemy właśnie razem prowadzić tę grupę i wtedy też się wspierać. I to, o czym mówisz, że jest właśnie ta samotność, to też bardzo mi rezonuje z tym, co mówią nauczyciele. A co Twoim zdaniem tak najbardziej motywuje uczniów? Jak patrzysz, jak oni na przestrzeni na przykład miesięcy planują jakieś działanie, to co, czy to się tak
trochę tak sprawdzając to, co wcześniej powiedziała Małgosia, jak to się potwierdza, jak ty to widzisz, jakie przejawy tego widzisz? Oczywiście, to o czym Małgosia, ty mówiłaś, to w praktyce jak najbardziej tutaj wychodzi. Myślę, że warto zadbać o tą integrację na pewno, o to budowanie poczucia bezpieczeństwa, bo im bardziej bezpiecznie czuje się młodzież, im bardziej czuje się też zintegrowana, tym chętniej korzysta jakby też z tej przestrzeni wspólnego działania. Ważne jest też to, żeby te spotkania samorządu nie zawsze były stricte nastawione na działanie i takie parcie do przodu, tylko nawet właśnie takie luźne spotkanie, że nie wiem, zamawiamy sobie pizzę, rozmawiamy co u nas i tak dalej, żebyśmy też mieli poczucie, że żeby ci uczniowie mieli tak poczucie, że jakby ten czas jest spędzony też jakościowo, że mają jakościowe, wartościowe relacje, że mogą liczyć i na nauczyciela, nauczycielkę, kolegów, koleżanki, żeby to nie było tylko właśnie takie stricte pracowe, to jest jedna rzecz. Ja sobie tutaj tak dużo notatek zrobiłam w trakcie wystąpienia Małgosi, że ciężko mi jest teraz tak się tutaj odnaleźć, ale też takie, ja myślę, że danie odpowiedzialności za pracę i to, o czym ty, Małgosia, mówiłaś, żeby dać się sparzyć, tylko żeby później tych błędów nie zamiatać pod dywan. Omówić krok po kroku, dlaczego nie wyszło, tak? I co my możemy zrobić, żeby następnym razem było inaczej, lepiej. I pokazanie, takie trochę właśnie odpuszczenie może ze strony, czy nauka takiego odpuszczenia ze strony, każdej strony tak naprawdę sobie myślę, że do tego samego celu możemy dojść różnymi ścieżkami, bo każdy z nas ma inne zasoby i ta nauka tego, że się różnimy, ale nawzajem się uzupełniamy też jest właśnie piękna tak naprawdę i w praktyce bardzo fajnie to wychodzi. Mhm. Tak, no i też mi się wydaje, że właśnie ta integracja, zespołowość, też my polecamy na przykład, żeby to uczniowie prowadzili te spotkania, to znaczy my wiemy, że w wielu szkołach to się dzieje, mamy też taki scenariusz spotkania, możemy też tutaj Państwu przesłać po webinarium, gdzie po prostu oddajemy już tą pałeczkę uczniom, tak, żeby to oni sami prowadzili spotkania, sami się organizowali. I oczywiście w wielu szkołach to jak najbardziej się dzieje, ale może jeszcze gdzieś tutaj wśród Państwa jest osoba, która się waha, więc zachęcamy do tego, żeby też spróbować. No i teraz mówiłyśmy też o tym urealnianiu, to tutaj Małgosia rozpoczęłaś też taki wątek, urealnianie oczekiwań, bo to jest też coś, z czym my się też obserwujemy w szkołach, że uczniowie naprawdę chcą dużo rzeczy robić, ale czasami trochę tak jest też w drabinie partycypacji, że my mówimy wpływ uczniów na życie szkoły, że to jest ważne i oczywiście tak, ale też nie wszystkie decyzje uczniowie mogą podejmować, tak? Czasami niektóre decyzje są tylko na poziomie informowania uczniów o jakichś decyzjach, nie, jakby konsultujemy też wybrane, a ta decyzyjność też oddajemy w tych momentach, kiedy my gdzieś wiemy, tak trochę kierujemy tymi obszarami, więc jak ty widzisz, jak młodzi ludzie się właśnie mierzą, że tutaj mają oczekiwania, że coś się zmieni, a jest to rozczarowanie, jak sobie z tym radzisz, jak sobie nauczyciele radzą przede wszystkim? Mhm. Jak sobie nauczyciele radzą, co można robić. Ja myślę, że tutaj faktycznie to urealnianie, czyli nawet warto zacząć od takiego prostego ćwiczenia jak burza mózgów, czyli wypisanie wszystkich pomysłów, tak, żeby jakby tą kreatywność pobudzić, wszystkich pomysłów, które nam przychodzą do głowy, ale później podzielenie ich na kategorie, czyli te, które no, nie są możliwe tu i teraz na realizację, no bo są takimi pomysłami, które no, marzeniami bardziej może,
Szalone, ale nierealne. Szalone, tak, ale nierealne. Następnie podzielenie ich na realne, no ale na ten moment no niestety nie mamy zasobów. Być może kiedyś nam się to przyda. No i trzecia kategoria, czyli te pomysły, które faktycznie tu i teraz możemy zrealizować przy wsparciu osób, które są w szkole, które mogą się włączyć przy wsparciu tych różnych zasobów, które na ten moment mamy. I faktycznie takie oddanie tego współdecydowania i poczucia sprawstwa uczniom i uczennicom. Nawet chyba właśnie szkoła w Jeleńcu, pamiętam jak tam z opiekunką samorządu rozmawiałam z Justyną, że nie pamiętam dokładnie o co chodziło, ale jakby tutaj głównym takim tematem było to, że jakaś zupa uczniom nie smakowała na stołówce i chyba chcieli więcej przypraw, czy wiem, że tutaj mieli wpływ na to, że jakiejś tam zupy nie było. I nie było tej zupy, tak? Chcieli, żeby czasami był, chcieli innego cateringu. No jakby, no sorry, no jakby nie ma takiej możliwości, żeby ten catering był inny. Natomiast to, co my Wam możemy zaproponować, no to to, że wspólnie zrobimy sobie, nie wiem, dzień pizzy. Tak, no i jakby to już jest takie, jakby może nie do końca pójście na kompromis. Ja nie lubię kompromisów ogólnie, bardziej konsensus, czyli takie wspólne dogadywanie się, jakby okej, okay, jakby co mogę ja, co wy możecie i tak, żeby każdy był zadowolony. Ja trochę mówię chaotycznie, bo ja mam tyle rzeczy w głowie, które chcę przekazać, więc jak mówię chaotycznie, to też mnie stopujcie. Nie chcieli sztabiowej, Monika pisze, tak, bo Monika jest tutaj z Jeleńca obok Sarnowa. Nie chcieli szlawiować, pamiętam. Tak, czyli urealniajmy, ale za pomocą naszych zasobów, tak? Mhm. Z czego my możemy zrezygnować, albo co inaczej możemy zrobić, żeby było ok, tak? Ale żebyście wy też czuli, że macie wpływ. Mhm. I my wam to dajemy. Powiedziałaś o urealnianiu, powiedziałaś o tym, że ta zespołowość jest ważna i to, żeby właśnie ta przynależność, więc to też tutaj jak najbardziej ma wpływ na motywację. Natomiast ja chciałam zapytać jeszcze, bo jak pracujesz ze szkołami, to na pewno stosujesz jakiegoś rodzaju różne ćwiczenia, czy różne takie propozycje, czy to na integrację, na przykład teraz jest taki moment, fajny moment rozpoczęcia roku szkolnego, kiedy po pierwsze jest czas takiego zintegrowania się na poziomie klas, ale też na poziomie właśnie tego zespołu, jeżeli już jesteście po wyborach samorządu uczniowskiego i w ogóle osób, które nie tylko reprezydium samorządu, ale też w ogóle osób, które działają, więc to jest taki fajny czas na integrację, też czas potem na diagnozę, ale właśnie, może masz jakiś taki przykład czegoś, co ci jakoś bardzo działa i na przykład możesz nam tutaj powiedzieć, podsunąć nauczycielom. Mhm. U mnie najczęściej działają po prostu karty Dixit lub jakiekolwiek obrazki, które pomagają pobudzić wyobraźnię dzieciom, młodzieży i podczas spotkań w szkołach ja się również spotykałam z samorządami uczniowskimi i korzystałam z kart Dixit, gdzie troszkę na początku nieśmiało tak sięgali po karty, ale właśnie tutaj chodzi o takie puszczenie tej wyobraźni, takie oderwanie się trochę od rzeczywistości i pofantazjowanie. Czyli ograniczona nasza własna wyobraźnia i na przykład z kart korzystałam w taki sposób, żeby nie wiem, każdy opowiedział o tym, jaki jest, która karta mnie wyraża, ale z drugiej strony też, żeby na przykład opowiedzieli o szkole swoich marzeń za pomocą kart, za pomocą zdjęć, jakbyśmy chcieli, żeby wyglądała szkoła przyszłości. I to już fajnie pobudza właśnie kreatywność, i takie twórcze myślenie, co do nawet pracy takiej projektowej. I też trochę pokazuje, też już jest takim elementem diagnozy, bo teraz właśnie jest ten czas, kiedy
No my bardzo zachęcamy do tego, żeby plan pracy samorządu tworzyć razem z uczniami i żeby to po prostu był on szczególnie oparty na diagnozie potrzeb uczniów i uczennic, i tą diagnozę można właśnie wykonać w taki kreatywny też sposób, tak, że może to być właśnie jakaś mapa szkoły, miejsca, które chcemy zmienić, może to być jakaś sonda ciekawa, tutaj hitem zawsze były sonda balonowa, że wiecie, że wchodzi samorząd z balonami, w ogóle nikt nie wie, o co chodzi, a tak naprawdę oni pytają o to, jakim jest w tej szkole i robią, zadają pytania, ale już te balony na przykład zwracają uwagę, tak? Czyli też takie przełamanie tego, że musi to być ankieta na przykład, tak? Że to może być też inny taki ciekawy sposób. Ale dobra, ja już płynę też tutaj z różnymi rzeczami, bo to jest też taki właśnie moment fajny na to, żeby te potrzeby poznać. I też chciałam Cię zapytać o takie kwestie włączania wszystkich. Jak Ty to widzisz? My tutaj w zeszłym roku też stawialiśmy taki akcent na włączanie uczniów z Ukrainy, no bo jakby teraz mamy uczniów bardzo dużo w szkołach i też to jest taki moment, natomiast w ogóle też w naszych działaniach i w tym, jak postrzegamy samorząd uczniowski, ważnym aspektem jest to, że to jest dla wszystkich uczniów i uczennic. I jak ty to widzisz i jak angażować tych, którzy może nie są na przodzie, może nie są liderami. Czy ty widzisz, że jest miejsce też dla takich osób w samorządzie? Jak najbardziej, chociażby z tego względu, że oceny właśnie nie świadczą o wartości człowieka, tylko tak naprawdę każdy ma jakieś zasoby, umiejętności i to, że mamy na przykład przeciętnego ucznia, to nie znaczy, że na przykład on sobie nie poradzi z jakąś rzeczą, która no nie wiem, nie wymaga kompetencji miękkich czy społecznych, prawda? Bo może się okazać, że ta klasowa gaduła, która wszystkim zawsze przeszkadza, powiedzmy w cudzysłowiu, akurat pójdzie nam pozałatwia, znaczy nam jakby w trakcie trwania projektu pozałatwia tak, to i to. Ale też to, co ty, Małgosiu, mówiłaś, czyli takie indywidualne zaproszenie. Bo jeżeli mówimy coś do wszystkich, to do kogo to mówimy? Tak, trochę się to tak obija od ściany i myślę, że właśnie takie wypracowanie tych relacji z uczniami, uczennicami w swojej klasie jest tutaj istotne, tak, że ja może tak zagadam tego, nie wiem, czy słabszego ucznia, czy uczennicę z innego kraju, że słuchaj, no jakby ja widzę, że masz takie umiejętności, może chciałabyś wziąć udział w takich i takich działaniach, może chciałbyś się zgłosić do wolontariatu i to też dodaje takiego poczucia może pewności siebie tym uczniom, tak, że w końcu ja zostałem, czy zostałam dostrzeżona, że to też jest do mnie skierowane i takie wychodzenie właśnie naprzeciw uczniom, uczennicom jak najbardziej ja tutaj polecam. Super, bardzo dziękuję. Jeszcze chciałam Ci zadać jedno pytanie, ale też zachęcam, jeśli Państwo macie komentarze, nadal większość z Państwa jest z nami, więc to jest bardzo dobra wiadomość, więc jeśli macie Państwo pytania czy komentarze, to też zapraszam. Mamy początek roku i to jest taki czas, kiedy się odbywają wybory w szkołach, kiedy tworzą się właśnie te plany na pracę samorządu. Jakie Ty miałabyś wskazówki dla opiekunów samorządu uczniowskiego? Na co warto zwrócić uwagę? Na co warto zwrócić uwagę? Na przykład z tego, co też wiem, czasami w małych miejscowościach jest tak, że autobus szkolny przyjeżdża po uczniów od razu po lekcjach. No i nie ma kiedy zostawać po lekcjach, na przykład na spotkanie samorządu, bo wiadomo, wcześniej są lekcje, nie zawsze nauczyciele chcą zwalniać. Tutaj super patent miały dziewczyny ze szkoły z Odrzykonia, kiedy podczas zebrań z rodzicami organizowały zebrania też z samorządu. Co było fajne, gdzie jakby rodzice byli na zebraniu, a wtedy uczniowie byli na swoim zebraniu, więc myślę, że to może być taki fajny sposób na stworzenie warunków
po prostu do spotkania. Co jeszcze mogę powiedzieć? No takie oddawanie sprawczości, że wspólnie o czymś decydujemy, ale też dawanie takiej wolności, odpowiedzialności za pracę tym uczniom. Ale jeszcze do nauczycieli dwie rzeczy, chcę wszystko powiedzieć. To ja bardzo polecam, to tutaj trochę autoreklama, naszą publikację CEO, jak motywować uczniów do nauki, bo pomimo tego, że tam są scenariusze lekcji, ja nie jestem nauczycielką, ja korzystam z tego, bo są bardzo fajne materiały i sposoby, jak można stworzyć ciekawe lekcje, tak? Nawet w kontekście edukacji obywatelskiej. I bardzo ważna rzecz, wy, drodzy nauczyciele, drogie nauczycielki, zadbajcie też o siebie, o to, żeby odpocząć, żeby mieć chwilę dla siebie, pójść na ten spacer, wypić sobie rano jakąś kawę, herbatę, cokolwiek, żebyście też mieli poczucie takiego zaopiekowania się samym sobą. Po prostu, tak? Ja uważam, że to jest bardzo ważne. Super, dziękuję Ci, Klaudia. To w takim duchu tutaj chciałam troszkę już zmierzać do końca naszego spotkania. Tutaj są pytania, gdzie znajdę te publikacje, my też wyślemy do Państwa. Zrobimy też takie podsumowanie naszego webinarium też mailowo, żeby tutaj nikomu nic nie umknęło na czacie. Słuchajcie, już pomału kończymy, za chwilę zaproszę Magdę, natomiast chciałam tak jeszcze podsumować. Mam taką jakąś potrzebę, żeby Małgosia Tobie jakoś dać też chwilę głosu, bo może chciałabyś jeszcze jakoś też tutaj się odnieść jednym zdaniem do tego, co powiedziała Klaudia. Może masz jakieś takie jeszcze od siebie podsumowanie, żeby tak klamrą zamknąć. Wiem, że plan był inny, ale jakoś tak poczułam, żeby to zamknąć taką klamrą od ciebie. Dziękuję bardzo, Moniko. Ja mam takie poczucie, że już bardzo dużo powiedziałam i nie chciałabym zanudzać słuchaczy naszych, ale chcę powiedzieć tylko o tym, podbić to, co powiedziała Klaudia, jednym zdaniem. Trochę empatii dla siebie, tak? Zadbać o dobrostan, to bardzo mocno bym podbiła. Druga rzecz to uczniowie chcą mieć wpływ i dajmy im szansę i przestrzeń na to, żeby widzieli, że ten wpływ rzeczywiście mają nawet na małe rzeczy, ale one są dla nich ważne. Trzecia rzecz, którą chciałam powiedzieć, to podważanie kompetencji bardzo rujnuje motywację, więc w żadnym momencie nie chciałabym podważać kompetencji naszych uczennic i uczniów, twierdząc, że nie potrafią czy nie dadzą rady tego zrobić. No i czwarte, czerpać z różnorodności. To odnośnie uczniów nie tylko polskich, ale też cudzoziemskich. Myślę, że każdy z nich ma coś wyjątkowego w sobie takiego, co może dołożyć do wspólnego działania. I ważne, że oni chcą czuć się potrzebni. W momencie, kiedy czują się potrzebni, to wtedy to działanie naprawdę zaczyna mieć bieg taki, jakbyśmy chcieli, żeby to było. Dziękuję bardzo. Dzięki, Małgosia. Magda, twoja teraz jest scena. Jeszcze chwileczkę, tutaj Państwa przytrzymamy, jeszcze mamy 4 minuty. Zapraszam Cię. Tak, dziękuję, Moniko. Dzięki rozmowie z Klaudią wiecie już Państwo, jak działa Szkoła Demokracji. I te działania kontynuujemy także w tym roku, skupiając się na tym, o czym mówiła Małgosia, o czym mówiła Klaudia, czyli na właśnie wzmacnianiu uczniów, wzmacnianiu ich wpływu w szkole, wzmacnianiu ich odpowiedzialności, także samodzielności, poczucia sensu. I chcielibyśmy Państwa zaprosić, dalej prowadzimy rekrutacje, te rekrutacje są otwarte. Program w tym roku będzie wyglądał w ten sposób, że będziemy mieć wsparcie mentorskie dla opiekunów samorządów uczniowskich. Jest on dedykowany właśnie do nauczycieli, chociaż wprowadzamy też elementy dla uczniów. Będą prowadzone platformy dla uczniów i osobno dla nauczycieli. Generalnie celem tego projektu będzie właśnie wykonanie takiego działania zespołu uczniowskiego, który włączy jak największą ilość tej społeczności uczniowskiej,
i który będzie odpowiedzią też na potrzeby tych uczniów i uczennic. Mamy też przewidziane działania dla dyrektorów, jakieś webinarium, spotkanie, w którym będziemy chcieli właśnie też zapoznać dyrektorów z projektem i powiedzieć, jak ważna jest działalność samorządu uczniowskiego i otwieranie się na właśnie zdanie i potrzeby uczniów. I przewidujemy również też festiwal online, który ma być takim miejscem spotkania, wymiany doświadczeń i też nabycia jakiejś wiedzy na temat właśnie samorządności uczniowskiej. To chyba tyle, prawda, z naszego projektu. Mamy tutaj, zapraszamy na naszą stronę, tam jest na końcu prezentacji, mamy, o właśnie tutaj, kontakt do nas, jeżeli Państwo macie jakieś pytania i też QR odsyła do naszej strony, gdzie jest link do zapisów, tam w czacie też widziałam, że padło już pytanie i Michał podsyłał link do zapisów, także jest w czacie aktualny link, znajdziecie Państwo link do rejestracji również na podanej stronie. Tak, dziękuję jeszcze raz Monika i Klaudia za Waszą rozmowę i dzięki Magda za tutaj reklamę, ale no, myślę, że Szkoła Demokracji, tak jak też tutaj z tym rozmawiając pokazały, reklamuje się sama. To jest naprawdę fajny projekt, do którego zachęcamy. A chciałam odpowiedzieć tylko jeszcze na to pytanie, które tutaj pada o konkretne daty wszystkich spotkań. W tym momencie tych dat dziennych jeszcze nie mamy. One na dniach zapewne będą się klarować i będziemy wtedy zarówno zmieniać tą informację na stronie, na której jest rekrutacja, ta rekrutacja jeszcze trochę trwa, jak i też będziemy dawać znać osobom, które już się do projektu zapisały. I tak, myślę, że tym akcentem będziemy powoli nasze spotkanie kończyć. Jeśli jakieś pytania się tutaj jeszcze pojawiły na czacie, choć jak obserwowałem, to tych pytań bardzo dużo nie było, co mam nadzieję, że jest oznaką też tego, że i jestem przekonany, obserwując też tutaj i rozmowę Moniki i Klaudii i prezentację Małgosi, że wszystko zostało wyjaśnione w sposób jasny i klarowny. Mam nadzieję, że to było spotkanie, z którego zdołają Państwo wyciągnąć coś dla siebie i tą też energię, którą Państwo wyciągną dla siebie, przekazać dalej uczniom i uczennicom i wpływać na ten dobry, skuteczny samorząd uczniowski. Tak, i myślę, że tym akcentem chcielibyśmy jeszcze raz Państwu podziękować za to, że się Państwo pojawili. Dziękuję tutaj w naszym imieniu koordynatorów Szkoły Demokracji, także dziękuję i ja dziękuję Tobie, Klaudia, i Tobie, Małgosia, i też w Waszym imieniu dziękuję uczestnikom. Jeszcze raz mam nadzieję, że to było dla Was wartościowe spotkanie i życzę dobranoc, dobry wieczór. I do zobaczenia. Mam nadzieję, że może w Szkole Demokracji. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Również dziękuję. Jesteś nauczycielem, nauczycielką, a może dyrektorką? Dołącz. Wspólnie tworzymy szkoły możliwości.